Jak żyć dla Boga według przykładu naszego Pana Jezusa Chrystusa, korzystając ze wskazówek pierwszego i drugiego listu Piotra. Pierwszy list Piotra miał następujący podział. Pierwszy list Piotra składa się z dwóch części. Pierwszej, głównej, przedstawiającej ogólne zasady życia w wierze, oraz drugiej, obejmującej różne zagadnienia praktycznego życia. Część pierwsza jest pomiędzy pierwszym wersetem pierwszego rozdziału a 10 wersetem rozdziału drugiego. I tam mamy osobiste życie wiary zdefiniowane na początku rozdziału pierwszego aż do 21 wersetu. Potem wspólne życie wiary od pierwszego rozdziału 22 werset do drugiego rozdziału 10 werset. A druga część tego listu to jest od rozdziału 2 werset 11 do 5 rozdziału werset 14. I tam mamy omówione praktyczne urzeczywistnianie królewskiego kapłaństwa. I teraz jeśli byśmy popatrzyli na część pierwszą, czyli główną, to co tam widzimy? Wstęp wprowadza nas w treść listu, pozwalając zrozumieć poszczególne jego wersety. Po wstępie Piotr, apostoł, nawiązuje do nawrócenia i rozwija myśli dotyczące indywidualnego, osobistego życia wiary. Każdy z nas, kto wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, osobiście za Nim podąża. Godne uwagi jest to, że w wersecie 22 Piotr znowu mówi o nawróceniu i wskazuje na społeczne życie wykupionych w kontekście miłości braterskiej. Nie musimy sami podążać drogą wiary, ale wspólnie z innymi wierzącymi zdążać do niebiańskiego celu. Bez wątpienia jest to dla nas wielki przywilej. Dlatego, że wszyscy jesteśmy świętym kapłaństwem, jak ogłasza nam Piotr w 2 rozdziale, w 5 wersecie. Oraz jako chwalcy przynosimy Pana Jezusa Chrystusa przed oblicze Boga, o czym mówi nam 2 rozdział, werset 9. Według tego listu jesteśmy również królewskim kapłaństwem, co opisuje nam właśnie 9 werset rozdziału 2. Naszym zachowaniem przedstawiamy Chrystusa innym ludziom. W tej głównej części Piotr odróżnia osobisty aspekt życia chrześcijańskiego od aspektu społecznego. Część druga. Cała druga część. Począwszy od rozdziału 2 wersetu 11, aż do końca listu pokazuje nam, jak praktycznie powinniśmy urzeczywistniać królewskie kapłaństwo. W tym fragmencie wymienione są różne osoby. Słudzy lub niewolnicy, mężowie, żony, starsi, młodzi. W różnych sytuacjach i w różnych relacjach. W pracy, z władzami, w małżeństwie, pośród ludu Bożego i tym podobne i tak dalej. Znajdziemy więc tutaj wszystkie obszary naszego życia i w każdym z nich ma być widoczna w nas osoba Pana Jezusa Chrystusa.